Witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. Dziś popędzimy tak szybko jak Shinkansen w Japonii. No, ale może nie aż tak szybko jak Magle w Szanghaju, który jeździ jeszcze szybciej i jest na poduszce magnetycznej. No dobra, to zaczynamy. Standardowo zaczynamy od brokera XTB. Giełda w Szanghaju. Prawie tak szybka jak maglev I co? Wyszliśmy górą z konsolidacji, i zaczyna nam się tutaj lekka korekta. Ostatnio bardzo dobry sentyment w Azji. Zobaczmy, co się dzieje w Japonii. Również sentyment ostatnio dość dobry, chociaż nie tak dobry jak u Chińczyków. I też dziś, niestety, zaczęła nam się korekta. Ale co tam w Stanach? Stany, góra. Nazdak też dzisiaj zaczyna się korekta i SP nie zrealizowało mi się jeszcze zlecenie oczekujące które mam po przybiciu tych szczytów może się tak zdarzyć że się nie zrealizuje i ta korekta, która się rozpoczęła wczoraj na koniec sesji amerykańskiej no niestety rozciągnie się bardziej w czasie i nie będzie mój scenariusz się nie zrealizuje tylko to o czym mówiłem że zostaną tutaj Stop losy po zamykanej kurs wyciągnie jeszcze wyżej. Może tak się nie zdarzyć. DAX, no podobnie jak Stany, też wczoraj końcówka dnia zaczęła <laughs> się korekta. Dzisiaj kontynuujemy. WIG20, Big 20 walczy z zaporem po wejściu z powrotem do konsolidacji. EURUSD, EURUSD powoli, powoli gdzieś tam odbija sobie. funt. Może nie tak powoli, ale odbija coraz bardziej. Frank sporo odbicia mieliśmy i kuzną wyhamował. Więc można by się spodziewać, że jakaś korekta nam się tu rozwinie. Może nie jakaś głębsza, ale przez najbliższe dni jakiś większy przystanek. Złoto. Złoto przez cały czas w górę, ale widzimy ostatnio dwie czerwone świeczki, jedna taka dość sporawa. Co wygląda to nieciekawie. Czyżby się te wzrosty miały skończyć i ta korekta się żeby Srebro przerodzi na jakąś większą. Zobaczymy. Na razie powyżej linii trendu wzrostowego. Tutaj na srebrze ta linia trwa trochę inaczej, ale ją przesunąłem. No i poniżej linii trendu spadkowego na srebrze. Jesteśmy bardzo blisko wyjścia górą z trójkąta zniżkującego. Zobaczmy jeszcze ropa ropa. Znaczy nam się tu większa korekta. Jak Express to Express. Jesteśmy już na platformie TradingView i Kryptowaluty. Bitcoin. Przedwczoraj mieliśmy większą korektę tutaj na Bitcoinie nawet. Prawie 10%. Zmierzmy dokładnie ile to było. No, ponad 10% spadków na jednej świetce. Zniosło ostatnie wzrosty. No i wygląda to nieciekawie. Wczoraj próba odbicia, ale dziś czyżby kontynu byśmy kontynuowali spadki. Została przebita górna banda konsolidacji. Pierwszy jakiś opór na wcześniejszym lokalnym szyciem. Jak zaczął spadać Bitcoin, to pociągnął za sobą cały rynek. I to co mocno rosło, jeszcze mocniej spadło. Binance Coin też mocne spadki. ETC, ETH, ETH mega duży spadek. XRP e, wchodzi na Coinbase, i wczoraj mieliśmy odrobienie. Przedczorajszych spadków, ale widzimy, że dalej te spadki prawdopodobnie będą kontynuowane, jak Bitcoin będzie spadał. No i mamy to, co przez cały czas ten sam scenariusz, e, jaki jest wcześniej, czyli jak Bitcoin spada, to reszta spada, a czasami spada nawet jeszcze bardziej. BCH SV, czyli Bitcoin Satoshi Vision, co ciekawe, na plusie i odrobił przedczorajsze spadki. Reszta, większość w dół. Większość w dół ciągnie za Bitcoinem, choć są takie już kryptowaluty spoza pierwszej dwudziestki, na przykład BAT, 23% w górę dzisiaj. No ale ciężko trafić na taką perełkę jak na przykład BAT albo LUM, też 8% i też już odrobione spadki ostatnie. Jeszcze chciałem pokazać Wam jedną rzecz niezwiązaną z kryptowalutami. Chodzi o złoto. Złoto w stosunku do złotówki powyżej 5000 za złoty za uncję. Weszliśmy górą z konsolidacji. Mocny tutaj rajd, ale przez cały czas nie będzie rosło, więc jakaś korekta jak najbardziej tutaj jest możliwa na złocie. Jeżeli chodzi o stosunek srebra do, do złota, czy w sumie złota do srebra. No to przez cały czas jest na bardzo wysokim poziomie. Ten wysoki poziom oznaczał w przeszłości, że jesteśmy blisko albo to są już dołki. A teraz może już od tych dołków odbiliśmy na krusztach i będziemy y, mieć trend wzrostowy. No ale to jeszcze nie ma co uprzedzać faktów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, tak jak mówiłem, y, ekspres japoński. Shinkansen. Kończę przegląd. Dzięki wszystkim, i do usłyszenia następnym razem.